Telewizja w Polsce.pl, Edyta Hołdyńska. Witam Państwa w ten świąteczny, szczególny czas i w ten szczególny czas świąteczny zwracamy uwagę na rodziny. Rodziny, które w trudnej sytuacji właśnie przez pandemię koronawirusa, właśnie dlatego, że tylko 5 osób spoza grona rodzinnego może zasiąść z nami przy wigilijnym stole czy świątecznym stole. No właśnie, jak to pogodzić z dbałością o trwałość relacji rodzinnych, jak to pogodzić z tym, by te relacje zacieśniać? Czy możliwe jest właśnie wzmocnienie rodzin w dobie pandemii? Czy paradoksalnie to pandemia mogła wzmocnić więzi rodzinne? Pytamy o to ekspertów, bo rodziców czwórki dzieci w jednym i w drugim przypadku jest Dorota Łosiewicz, publicystka tygodnika Sieci. Dzień dobry. Witam serdecznie. I Marek Grabowski, prezes Fundacji Mamy i Taty. Dzień dobry. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. No to na początek. W jakiej kondycji polska rodzina w dobie pandemii? Czy łatwo, czy trudno jest poradzić sobie z wyzwaniem, jakie stworzyła pandemia koronawirusa właśnie? I jak przeżyć te święta właśnie ze względu na te trudności, o których powiedziałam, trudności, o których wszyscy wiemy, trudności, które właśnie stawiają przed nami wyzwanie także ogromne logistyczne. Odwiedzać dziadków, odwiedzać ciocie, wujków, nie odwiedzać. Jak spędzić te święta? Dorota Łosiewicz. Zaczynamy od świąt czy od pandemii? Może najpierw powiem o pandemii ogólnie, dlatego że to, w jakim, to co wydarzyło się w rodzinach, troszeczkę zależy od tego, w jakiej kondycji były rodziny przed pandemią, bo tam, gdzie rodziny były silne, mocne, na pewno była szansa na pogłębienie i umocnienie tych relacji. Tam, gdzie były znaczące problemy jakieś, nie wiem, alkoholowe, przemocowe, no to raczej chyba problemy się tylko zaogniły, a nie rozwiązały. Ja mogę powiedzieć o mojej rodzinie, no, gdzie rzeczywiście dzieci jest sporo. My w pandemii poradziliśmy sobie bardzo dobrze. Po prostu wyjechaliśmy na wieś. Wyjechaliśmy na tak zwaną działkę, ale jest to jakby dom całoroczny. Dzieci uczą się na górze. Kiedy mają przerwy w lekcjach, biegają. Cały czas mają dostęp do rodziców. Mają obiad. Mają nas jakby pod kontrolą. Anielka, która normalnie pewnie być może chodziłaby do przedszkola teraz, ponieważ całe starsze rodzeństwo jest na zdalnej edukacji, to do tego przedszkola do Warszawy nie wozimy, ale też nie sądzę, żeby była jakaś wielka strata, ponieważ gotując obiad na przykład śpiewamy o literkach, włączamy piosenki z YouTube'a, literki, planety, figury geometryczne, miesiące. Myślę, że wszystko, co w programie przedszkolnym powinno być, mamy zrobione. Oczywiście to, jak radzą sobie rodziny, zależy też od pracy rodziców, bo przy takim wolnym zawodzie jak mój, kiedy ja mogę sobie na przykład napisać tekst wieczorem, czy pójść do pracy albo bardzo rano, albo bardzo wieczorem, a część dnia poświęcić na ogarnianie rodziny, jest to na pewno łatwiej niż w zawodach medycznych, gdzie rodzice no, po prostu są całkowicie skoncentrowani na ratowaniu ludzi, a przy dzieciach no, musi pomagać dalsza część rodziny, sąsiedzi. Wiem, że są bardzo różne sytuacje, bardzo trudne sytuacje w tych rodzinach lekarskich, gdzie po prostu opiekę nad dziećmi przejęli sąsiedzi, więc no, to wszystko też wynika, to jak sobie radzimy, wynika też z tego, jaką mamy pracę, jakie mamy możliwości, ale na pewno wydaje mi się, że jeśli ktoś chciał wykorzystać ten czas zwolnienia, ten czas, że można być trochę więcej w domu, że poświęcić się dzieciom, jeśli ktoś chciał zobaczyć te dobre strony, to mógł je zobaczyć i mógł ten czas wykorzystać naprawdę pięknie, bo ja uważam, że my go wykorzystaliśmy na 200%. No, raj na ziemi, taka działka za miastem, domek, no właśnie, i możliwość odpoczynku od tego miejskiego zgiełku, zwłaszcza w dobie pandemii, kiedy ten miejski zgiełk zamienia się w bardzo niebezpieczne miejsce. No właśnie, Marek Grabowski, jak to wygląda i czy te święta, tu wracam do tematu głównego, no bo jesteśmy w tym szczególnym czasie, czy te święta będą też okazją do takiego resetu, do zastanowienia się nad tym, co jest naprawdę ważne, o ile pandemia tego wcześniej nie wywołała?
No ja już osobiście też marzyłem, żeby dojechać do świąt, wiadomo, zamknięcia projektów, roku księgowego, to wszystko zajmuje dużo czasu i kosztuje sporo nerwów, ale ja myślę, że każda z rodzin powinna sobie jednak sama jakąś wypracować formułę na te święta, bo pewnie część rodzin pozostanie w domach, jak wskazują badania, większość pozostanie z przymusu, duża część pozostanie, bo tak zawsze pozostawała, część mimo obostrzeń pewnie gdzieś jednak się wyrwie. Myślę, że ważne, żeby tutaj no, zachować jakiś zdrowy rozsądek, niezależnie od tego, jaką podejmiemy decyzję. Ja zgadzam się z panią Dorotą, że faktycznie te rodziny, które radziły sobie nieźle, radzą sobie jeszcze lepiej, a tam, gdzie były problemy, tam sytuacja się pogorszyła. Natomiast myślę, że chyba też lepiej jednak przeszły rodziny wielodzietne. Tam jest trochę łatwiej, dlatego że jeżeli no, powiedzmy mamy już ten rozrzut między dziećmi tam kilku czy kilkunastu lat, no to wiadomo, że no, trochę więcej obowiązków spada na starszych. Na przykład, nie wiem, gdy trzeba podgrzać obiad przygotowany przez rodziców, ale to też buduje jakieś więzi, relacje między nimi. Więc... Dokładnie, tym dzieciom też nie brakuje tych relacji, które miały w szkole, w takich rodzinach wielodzietnych jest więcej tych relacji, one są żywe i te dzieci nie są tak właśnie pozostawione bez relacji, jak te inne dzieci, które no, są na przykład, muszą siłą rzeczy być same w domu. No właśnie, to tak, jest ogromny tak. Problem. Tak, Marek Grabowski. Tak, ja myślę, że to faktycznie jest duże wyzwanie, zwłaszcza no pamiętajmy, że w Polsce mamy 45% dzieci jest jedynakami i myślę, że one o wiele bardziej i o wiele boleśniej odczuwają brak szkoły. Ja na przykład zauważyłem po swoich dzieciach, iż o ile przed pandemią nieraz na jakieś zajęcia dodatkowe, czy sportowe, czy językowe, tak no, raz chciały uczęszczać, raz im się trochę nie chciało, wiadomo, to teraz w okresie pandemii nie słyszę żadnego w ogóle narzekania na te wyjścia, więc widać, że ten głód potrzeby relacji z rówieśnikami jest olbrzymi. No chyba najbardziej to mi szkoda mojej najmłodszej córki, pierwszoklasistki, bo rzeczywiście no, wejście tak do szkoły, gdzie od razu trafia się na zdalne nauczanie, no to jest jakaś strata. Natomiast no pewnie musimy zacząć się przyzwyczajać do tego, że będzie nas czekać edukacja, być może hybrydowa. Nie wiem, czy wrócimy w pełni do takiej edukacji tradycyjnej, no bo też słyszymy, że już jakieś nowe koronawirusy się pojawiają, nowe zagrożenia czyhają. Więc no musimy chyba wszyscy przestroić trochę nasz system działania i to w takim już nie tylko krótkoterminowym myśleniu, ale pewnie dłuższym. Właśnie, można powiedzieć, że błogosławieni są ci, którzy tę liczną rodzinę mają. Natomiast wielkim problemem koronawirusa i pandemii jest także samotność. I mowa tutaj także o ludziach starszych, naszych rodzicach, naszych dziadkach, którzy w tak szczególnym czasie, w święta, nie będą mogli zobaczyć swoich pociech. Te 5 osób, mamy te limity, no ale pamiętajmy też, że są to osoby starsze. I tu trzeba wykazać się tą odpowiedzialnością niejednokrotnie. Jak naszym dziadkom, rodzicom wytłumaczyć, jeżeli trudno jest zrozumieć, że w tym roku się nie zobaczymy. Samotność to też jest problem tej pandemii. Dorota Łosiewicz. To znaczy my w ogóle wypracowaliśmy na Wigilię cały, że tak powiem, protokół bezpieczeństwa i niemalże go wręcz spisaliśmy, dlatego że no, ja mam dużą rodzinę, nas już jest więcej niż 5 osób pod jednym dachem. Obok mieszka siostra mojego męża, która ma 5 dzieci, no więc samych tych dzieci jest 9. To są rodziny, które mają ze sobą kontakt, jest przepływ relacji, no jakby tu się nie izolowaliśmy w tych dwóch
dwóch domach, no bo po prostu jednak no, te dzieci muszą mieć jakieś minimum kontaktów społecznych. I teraz tak, no dołączy babcia z dziadkiem. I, ale teraz uwaga, wszystko żeśmy przemyśleli, zorganizowaliśmy. Będzie tak, szwedzki stół, nie jak co roku siedzenie przy stole, po to, żeby właśnie nie siedzieć sobie na głowie. Czyli każdy podchodzi do stołu i bierze. Opłatek będzie leżał na stole. Nie będzie takiego dzielenia się każdy z każdym, tylko po prostu będzie jeden opłatek. Senior rodu składa życzenia i każdy sobie bierze ten opłatek. Następnie dzieci wystawiają jasełka, a po tych jasełkach rozchodzimy się każdy do swoich domów, tam przyjdzie Mikołaj, będą prezenty, ale to też sprawia, że dzieci nie będą sobie siedziały na głowie. Jakby eliminujemy wszystkie te sytuacje, w których jest ryzyko takiego, prawda, żeby człowiek wchodził na człowieka. I jeszcze obowiązkowo ustaliliśmy, wszyscy zaopatrzyliśmy się w przyłbice i maseczki i będziemy, brzmi to może głupio, może ktoś się postuka w głowę, ale będziemy, no poza tymi momentami, że będziemy jeść, będziemy te jasełka przygotowane przez dzieci oglądać właśnie w przyłbicach i maseczkach, głównie po to, żeby no, dziadkowie czuli się bezpiecznie, żeby oni byli chronieni, no bo to jest najważniejsze. Więc my niemalże to po prostu wszystko spisaliśmy, podpisaliśmy, ustaliliśmy, długo negocjowaliśmy, jak to zrobić, żeby było wszystko bezpiecznie i wydaje mi się, że wypracowaliśmy najbezpieczniejszą możliwość, jaka tylko. No i oczywiście na ten szwedzki stół każdy przygotowuje jakieś potrawy, więc też nie jest tak, że gdzieś jedziemy, prawda, do babci, no i to wszystko się będzie odbywać na dość dużej przestrzeni, a nie właśnie dlatego zrezygnowaliśmy z Wigilii u babci, gdzie jest mniej miejsca, będziemy u siostry męża, tam jest duża przestrzeń, dużo miejsca, więc w ogóle nie będzie takiego, no, że ludzie nie będą na sobie siedzieli. Bardzo to wszystko starannie przemyśleliśmy, żeby każdy czuł się bezpiecznie w tym środowisku, a żebyśmy jednocześnie jakąś, no, jakieś minimum tych relacji mogli zachować, bo jak dzieci usłyszały, że mają nie zobaczyć dziadków w Wigilię, to naprawdę był płacz, histeria, rozpacz, gryzienie ścian i wszystko inne. W związku z tym dlatego postanowiliśmy dopracować taki, no taki nasz rodzinny protokół bezpieczeństwa. A w sumie i tak wszystkie te osoby, które będą, mają ze sobą relacje i się widzą, tak, to nie są osoby, z którymi się nie widzimy na co dzień, więc to i tak są osoby, które się ze sobą widzą, więc jeszcze do tego te wszystkie środki bezpieczeństwa, myślę, że to no, jakby zapewni nam to, że będziemy mogli świętować, ale jednocześnie wszyscy będą się czuli zdrowo i bezpiecznie. Perfekcyjny plan od perfekcyjnej pani domu, można by powiedzieć, ale długo nad tym debatowaliśmy, naprawdę, i ustalaliśmy, jak to zrobić, żeby wszyscy się czuli bezpiecznie. Łyżka dziegcu do tej beczki miodu, drodzy państwo, bo no, są rodziny, które będą mimo wszystko rozdzielone. Ostatnie przykłady pokazują, choćby ta mutacja koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Wiele osób, wielu emigrantów chciało wrócić do kraju, loty zostały odwołane. Jak sobie z tym poradzić, Marek Grabowski? Myślę, że to jest bardzo trudna sytuacja, bo my tutaj faktycznie jesteśmy w dosyć tak komfortowo funkcjonujemy, można powiedzieć, natomiast no bardzo wiele polskich rodzin jest rozdzielonych przez emigrację czy pracę zarobkową i również też zwróciłbym uwagę na jeden fakt, bo dziadkowie czy teściowie, na ogół mamy z nimi jakiś tam stały kontakt, ale no bardzo wiele osób w naszych rodzinach to były osoby, które w zasadzie spotykaliśmy przy okazji Wigilii, tak, widzieliśmy się przy okazji Wigilii, no plus kilka może jakichś telefonów w ciągu roku i tutaj ta więź w jakiś sposób jednak zostanie zerwana. I ja bardzo się obawiam również o naszych migrantów, dlatego że no, ten kontakt świąteczny, on dawał szansę na takie podładowanie baterii, na przypomnienie sobie, jak ta osoba tak naprawdę wygląda, jaka jest w dotyku, w zapachu. No, takie odebranie, jednak Wigilia pozwala na taki pełny kontakt zmysłowy, tak? Bo się widzimy, przysiadujemy nieco dłużej, bo spędzamy czas, bo razem idziemy na przykład na pasterkę, tak? To jest jeszcze takim dodatkowym elementem, jakimś łączącym czy wiążącym rodziny, więc tego zabraknie i obawiam się, że no negatywne, złe owoce tego też za jakiś czas wystąpią. I tak zazwyczaj z
styczeń był takim okresem, jak mówią prawnicy, no szczytu rozwodów, to są żniwa dla prawników, bo nieraz dochodzi też podczas świąt czy Sylwestra do różnych sesji, do różnych problemów. Więc myślę, że tutaj może się w części rodzin to nasilić, stąd bardzo też bym apelował, żeby rozsądnie podejść do tych świąt, ale też żeby okazać sobie maksimum ciepła, sympatii, nie wchodzić w jakieś tematy drażliwe, uciekać od polityki czy jakichś wojen światopoglądowych, które no, mogą nam te święta jeszcze bardziej zepsuć, niż psuje nam je obecnie pandemia. Dużo wyrozumiałości, zrozumienia potrzeba. Ja bym jeszcze chciała coś dorzucić, ale ostatnie zdanie. Ostatnie zdanie. Tak. Ja chciałam tylko powiedzieć, że my właśnie się bardzo staramy, żeby na nasze dzieci cała ta pandemia, to co się dzieje na świecie, jak najmniej wpłynęło. No właśnie dlatego staramy się to wszystko, o czym mówiłam, zrobić w taki sposób, żeby te dzieci, na które no naprawdę ma to duży wpływ, one to wszystko bardzo przeżywają, żeby jak najbardziej po prostu je chronić przed tym, co się dzieje na świecie. Stąd te nasze wszystkie pomysły, rozwiązania, żeby im ocalić normalność, bo ja się zgadzam z tym wszystkim, co pan Marek mówił, że sytuacja jest naprawdę dramatyczna i to będzie miało wszystko straszne konsekwencje. Dlatego my tak bardzo walczymy o to, żeby tym dzieciom ocalić po prostu te skrawki normalności i zapewnić po prostu takie bezpieczeństwo, radość, szczęście na święta, żeby one jak najmniej odczuły to wszystko, co się wokół dzieje, całe to szaleństwo. Dbajmy o siebie, o swoje rodziny, właśnie o dzieci, dziadków, o wszystkich, by ta pandemia jak najmniej zniszczyła nasze relacje. Dużo zrozumienia, wyrozumiałości w te święta, aby jak najmniej takich kryzysowych momentów, o których mówimy. Dziękuję za uwagę państwu i za udział naszym gościom w tym punkcie programu. Dorota Łosiewicz, Marek Grabowski. Dziękuję. Za chwilę kolejne takie dziękuję, świąteczne, gorące pytania.